Witam Was ponownie z Peru, z Limy, z dzielnicy Miraflores. Tak jak zauważyłem, tutaj większość ludzi po ulicach chodzi jeszcze w maskach. Jest to wybrzeże tutaj nad Pacyfikiem, gdzie przejście tym wybrzeżem jest ładne. Tu takie parki są porobione. Tak mniej więcej to wygląda. Tam są już takie nowocześniejsze osiedle, hotele, wieżowce. No, tutaj akurat teraz ich nie widać, ale przed chwilą latali tutaj na paralotniach, w sumie nie paralotniach, na spadochronach. Tu jest jakiś, nie wiem, to jest jakiś port czy coś tam wybudowane, czy restauracja na dole. Jesteśmy na górze usadowieni. Tam jakiś widać górę przed nami. Tak jak wspomniałem, większość ludzi chodzi w maskach, więc ciężko stwierdzić, jak wyglądają ci ludzie tutaj w tym Peru. Chociaż kilku, jak zauważyłem, jest sporo turystów, to wyglądem różnią się od Kolumbijczyków. Urodą. Ogólnie inne są palmy. Tam widać niż te, które widzieliśmy do tej pory, grubsze. Tu jakieś hotele. Tam mamy piękny widok księżyca. O, tam jest, świeci razem ze słoneczkiem. I pójdziemy kawałek dalej tutaj tą ulicą. Chodź, chodź. Opowiem Wam pewną historię, która wydarzyła się naprawdę. Kilka lat temu ogółem to było tak, że przez wiele lat swojego życia piłem alkohol. Byłem uzależniony od alkoholu i podczas tego swojego picia opowiem Wam historię i przejdę kawałek tutaj, pokażę Wam tego kawałek wybrzeża, jak to tutaj wygląda. Podczas tego picia wiele razy, gdy już się opiłem, zaczynałem opowiadać ludziom historie przeróżne, które mi się wydarzyły w życiu. I mówiłem także o tym, że o, tutaj widać tych, jakich dużo lata tam na tych spadochronach, czy to, nie wiem jak to się nazywa, czaszki, paralotnie, czy co to jest. Słońce mnie troszkę razi. Tu sobie siedzą ludzie w parku. Tam na dole, pokażę Wam tam na dole. Tam na dole próbują surfować. I opowiadałem ludziom te swoje historie, które mi się wydarzyły i mówiłem wiele razy, powtarzałem to, że napiszę kiedyś o tym książkę. No i oczywiście wielu ludzi, którym opowiedziałem te swoje historie, stwierdziło, że jest to bardzo dobre. Tutaj się opalają w parku, zobaczcie. W stroju. Pani wywaliła tyłek i się opala. Tu sobie coś czytają. To prawdopodobnie są jakieś hotele. Wielu ludzi stwierdziło, że jest to bardzo dobre i że powinienem napisać tą książkę. I później przyszedł taki okres w moim życiu, że poszedłem sobie na terapię, bo ogólnie gdy piłem, to wiele razy próbowałem przestać. Mówiłem sobie, że już więcej nie chcę, nie będę pił, ale nie wychodziło mi. Poszedłem na terapię od uzależnień, o której też Wam opowiem w kolejnych filmach, jak to było, co się działo tam na tej terapii, jakie miałem swoje przemyślenia, swoje odczucia, jak opowiem Wam, jak poszedłem na AA i był to najlepszy krok w moim życiu, jaki zrobiłem dla siebie samego. Poszedłem i przekroczyłem ten próg tych spotkań. Też Wam poopowiadam historię, co się tam się działo, jak to wszystko działało na mnie, co się działo później, jak się moje myśli zmieniały i wszystko. No ale wróćmy do tego pisania książki. No i tak powtarzałem to, że napiszę tą książkę przez wiele lat, gdy byłem pijany. Ale w głowie miałem mnóstwo takich myśli, jak na przykład jak ją zacząć. Czy ktoś to przeczyta? Czy będę umiał napisać książkę? Przecież nigdy w życiu nie napisałem książki. Także mi się pojawiały myśli, że jest to mnóstwo pisania.
mnóstwo. I zastanawiałem się, chciałem pisać na początku, jak myślałem o tym, że będę ją pisał długopisem. No i doszedłem do wniosku, że jeśli bym miał ją pisać długopisem, to bardzo długo mi się zejdzie z tym pisaniem. Tu mają nawet rowery miejskie do wypożyczenia, więc jest tutaj ta Lima trochę bardziej rozwinięta w tym obszarze niż te niektóre kraje, które minęliśmy po drodze. Tutaj widzicie panie, jak wyglądają. I tak się zastanawiałem nad tym właśnie pisaniem. I dochodziłem do wniosku, że nie chce mi się nawet tego pisać, bo zajmie mi to dużo czasu. Uważałem, tak, nie chciałem poświęcić chyba tego czasu na to. Wydawało mi się, że bardzo długo mi się zejdzie z tym pisaniem, a pracowałem, po pracy szukałem jakichś innych rzeczy, na przykład po to, żeby sobie poprawić humor, poprawić nastrój, poczuć się szczęśliwszym, to czekałem tylko na to, jak będę miał wolne, żeby się opić. Tak działałem. I później, jak już poszedłem na tą terapię, gdzie zacząłem pisać tą książkę, bo przytrafiło mi się jeszcze jedna rzecz taka, że na przykład spotkałem kogoś podczas tej terapii, na której tak samo nie wiedziałem, jak mam pracować tam z tymi ludźmi, co robić, gdzie ktoś mi podpowiedział, co mam robić i zacząłem po prostu działać. I ta osoba powiedziała też, gdy jej opowiedziałem to, co mi się przydarzyło w życiu i o tym, że powinienem, że chciałem napisać książkę, że chcę. Powiedziała, żebym zaczął. I jakoś tak, gdy powiedziała, ja zacząłem. I przypomniało mi się wtedy, trochę głośno tutaj jest, nie wiem, czy mnie dobrze słychać, więc poczekam chwilę, przejdę tutaj przez ten most, od tej ulicy dalej. I przypomniało mi się wtedy, gdy zacząłem ją pisać, jak to do tego doszło, że ja miałem w głowie przez większość swojego życia to, że ja napiszę kiedyś o swoim życiu książkę. Przypomniało mi się, że będąc małym chłopcem, mając jakieś 6 lat, siedziałem i oglądałem sobie w domu telewizor, jakiś film. Nie wiem dokładnie, jaki był wtedy jego tytuł, ale myślę, że było to Indiana Jones. Chociaż nie jestem pewny na 100%, ale był to film w takim stylu. Przygody Indiana Jonesa. I gdy się skończył ten film, tutaj jest jakiś taki też park, gdzie pewnie przychodzą ludzie, siedzą sobie tutaj wieczorami. Ogólnie ładnie to wygląda tutaj, ta dzielnica. I gdy skończył się ten film, na końcu tego filmu powiedziano, że ten film powstał na podstawie książki. I ja wtedy, ja pamiętam to tak, jakby to było dziś, rano. Ja wtedy sobie pomyślałem, że ja swoje życie przeżyję tak, że także napiszę kiedyś o nim książkę, a może i powstanie o nim film. No i tak jak sobie wtedy zamarzyłem i przepowiedziałem, to powstaje właśnie ten film. Powstają te filmy. Właśnie. To jest ta właśnie książka, która moja... W sumie mam napisane jakieś 200 stron, napisałem tej swojej książki z tymi przygodami. Ona sobie tam leży, kiedyś ją dopracuję, dopiszę resztę, bo te przygody wciąż trwają oczywiście. I skończę i wydam. Ale w międzyczasie właśnie to te filmy, które powstają na temat właśnie tych moich przygód. Tego, co sobie wymarzyłem w dzieciństwie. Tego marzenia, które miałem w głowie i o którym mówiłem całe życie. I w końcu wprowadziłem je w to, że zacząłem ją pisać. I powiem wam, że gdy zacząłem pisać tą książkę, to nie spodziewałem się, że tak łatwo mi to będzie szło. Po prostu. Czułem się tak, jak ja bym był stworzony do tego. O, tam pójdziemy na wzgórze, tam oni stamtąd startują. Czułem się wtedy tak, jak ja bym był stworzony do tego właśnie pisania. I to było takie jeszcze kolejne moje olśnienie, kolejne moje takie przeżycie, takie bardzo, bardzo niesamowite, że podczas tego pisania, właśnie gdy tam niedługo zacząłem, ja zrozumiałem wtedy, co ja powinienem w życiu robić. Tak jak większość ludzi szuka w swoim życiu tego,
kim oni chcieliby być, co by chcieli robić, tego, jaką profesję powinni wykonywać. Bo przecież jest tak, że niby zacznij robić to, co kochasz, a nie będzie to twoją pracą, nie będzie, będzie ci ta praca sprawiała wtedy przyjemność. I ja w tamtym momencie, gdy zacząłem pisać, pamiętam, zbierałem się do pracy. Miałem do pracy na, chyba wtedy nie pamiętam, na 18:30. I siedziałem, pisałem tą książkę i tak mi dobrze to wszło, jak zaczynałem pisać te wszystkie opowieści, tak mnie to wkręcało, że ja siedziałem, pisałem, to w głowie mi się samo pisało. Po prostu ja siadałem i ja wiedziałem, co ja mam dalej pisać. Tak jakby ktoś siedział i pisał mi to na maszynie w głowie, a ja to przepisywałem na papier. Bo na początku pisałem na papierze. I tutaj chwilę postoimy, zobaczymy, co oni tutaj robią, się będą, zbierają się niektórzy, czy będą startować tam ktoś. I wtedy pamiętam, że pisałem, nawet nie zrobiłem sobie obiadu chyba, czy na biegu obiad zrobiłem, żeby zjeść przed pracą. Naszykowałem sobie jedzenie i pisałem i tak mnie to pochłonęło, że czas mi tak poleciał, że za chwilę musiałem wychodzić do pracy, więc przestałem pisać. Na chwilę mówię, muszę iść szybko wziąć prysznic, bo od rana jak wstałem, to nie wziąłem jeszcze prysznica, bo się zająłem tym pisaniem, tymi wszystkimi rzeczami, taki byłem pochłonięty. I poszedłem szybko na biegu pod ten prysznic przed pracą. I gdy brałem ten prysznic, dostałem takiego kolejnego olśnienia, że ja właśnie wtedy, w tamtym momencie, wiedziałem, co ja powinienem w życiu robić. Że szukałem przez całe swoje życie tego, czym powinienem się zajmować. Różne profesje, w różnych pracach pracowałem, co mi nie sprawiało przyjemności. Wtedy właśnie mnie tak olśniło pod tym prysznicem, że było to takie naprawdę niesamowite uczucie, które ciężko opisać słowami. Takie uniesienie, że ja powinienem być pisarzem, pracować jako pisarz, czyli zacząć pisać albo opowiadać tę historię, tak jak ten film sobie stworzyłem, przepowiedziałem, że ktoś nagra o tym film, gdy miałem 6 lat. I zobaczcie, powstaje. Sam jestem autorem tego filmu, sam go tworzę, sam go dodaję. Mam nadzieję, że te filmy, które wam opowiem, te historie wszystkie pomogą mi w życiu, bo tak naprawdę moje życie do któregoś tam czasu było, to nie było życie, nie można było nazwać tego życiem. Tak jak i prawdopodobnie wielu z was ma ciężko, miało jakieś tam problemy życiowe. Ja wam opowiem o swoich i jak się zmieniło moje myślenie, co mi pomogło, jak zrozumiałem na przykład, że jak to wszystko dookoła nas wygląda, dlaczego tak się działo. Zrozumiałem, jak działają ludzie. Powybaczałem wszystkim, którzy mi zrobili krzywdę i to naprawdę bardzo dużo zmieniło. Bardzo dużo w moim życiu. Nie piję już prawie 5 lat. Jestem całkiem innym człowiekiem. Mój mózg zaczął pracować inaczej. I mam nadzieję, że te historie, które wam opowiem, pomogą rozwinąć mi ten kanał. Dotrę do dużej ilości ludzi, której tak samo sprzedam później książkę. Ja wiem, że wiem także, że ja dużo rzeczy złych zrobiłem w życiu. Poprzez to, co mi się wydarzyło w życiu złego. Poprzez to, co mnie spotkało. Chodźmy dalej. Oferowali nam właśnie tutaj ten przelot tymi parolotniami, za który sobie chcą policzyć $75. Jakoś nie wiem, czy chciałbym wydać teraz tyle pieniędzy, bo chciałbym jeszcze kawałek pojechać dalej i na Machu Picchu. Oczywiście leciałem kiedyś czymś podobnym, lecieliśmy w sumie za motorówką na Gran Canaria to było, więc mniej więcej już wiem, jak to działa, więc jak się leci na takiej czaszce, więc sobie odpuszczę. No i poprzez ten film też chciałbym dotrzeć do pewnych osób. Poprzez te filmy, które nagram, poprzez książkę. Ogólnie chciałbym pomóc wielu z wam, żebyście potrafili wyjść ze wszystkich nałogów, w których tkwicie, bo ja tkwiłem i w papierosach, w narkotykach i przestałem. Poradziłem sobie, wiem, jak moje myśli, którą drogą szły wcześniej, jak myślałem i wiem, jak pozmieniałem te myśli. Zapłaciłem w sumie za to sporo pieniędzy, żeby też mi ktoś pomógł zrozumieć wiele rzeczy i podzielę się z wami tymi informacjami, tą wiedzą. Podzielę się z wami tą wiedzą.
żebyście wszyscy stali się szczęśliwsi. Bo także robię to po to, żeby kilka takich osób mi bliskich zrozumiało, co się działo w naszym życiu, jak to wszystko się dzieje, dlaczego tak się dzieje, jak sobie pomóc, jak zrozumieć, jak powybaczać. Po prostu, żeby przerwać ten łańcuch niepowodzeń w naszych rodzinach. Te fatum, które siedzi, które przekazują sobie dziadkowie, ojcom naszym, później ojcowie nam, my dzieciom. Bo to tak po prostu trzeba uciąć i przerwać w końcu, bo to idzie z pokolenia na pokolenie i idzie w złym kierunku. Po prostu dlatego także, że nie wiemy jak żyć, jak funkcjonować, jak powinniśmy funkcjonować. Nikt nas tego nie uczy. Nikt nas nie uczy tego, jak powinniśmy tak naprawdę myśleć, w którą stronę. I to przez wiele tych takich rzeczy, które nam się przytrafiły w życiu, później nie potrafimy sobie poradzić ze wszystkim i przekazujemy mnóstwo złości, nienawiści innym, bliskim ludziom dookoła. Co jest, nie tak powinno życie wyglądać. I mam nadzieję, że te filmiki, które nagram, pomogą komuś zrozumieć i wybaczyć także mi to, co kiedyś złego wyrządziłem im wszystkim, tym ludziom. Bo to też jest, ja zrozumiałem jak to działa, że ogólnie jestem trzeźwy, to wiem, zrozumiałem, mózg zaczął inaczej pracować, dużo czytam, rozumiem, sam sobie zadaję mnóstwo pytań. Ale wiem, że na przykład gdy ktoś mnie nie poprosił kiedyś o wybaczenie, to nie potrafiłem wybaczyć, dopóki nie zrozumiałem dużo i coś się nie stało na przykład. Nie potrafiłem tego zrobić, bo to trzeba poprosić. Jak się nie poprosi, to nie działa. Ale zrozumiałem też na przykład, dlaczego ktoś mi wyrządził krzywdę. Doszedłem do tego, zastanawiałem się przez bardzo, bardzo długi czas. I zrozumiałem, dlaczego tak właśnie ktoś działa, dlaczego ludzie tak działają. I to wybaczenie, którego się nauczyłem, to też było takie niesamowite uczucie, ale opowiem wam to w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał bardziej, to co usłyszeliście tutaj. Powiem wam w innych filmach też z jakichś innych ładnych, pięknych miejsc wiele różnych takich historii. I proszę was wszystkich także o wybaczenie, jeśli kogoś skrzywdziłem, jeśli coś powiedziałem komuś z was, co was uraziło, co tkwi tam w was, to wybaczcie mi, bo nie byłem sobą, nie byłem człowiekiem po prostu. I także w jakimś tam filmiku może wam wytłumaczę właśnie, dlaczego tak ludzie działają, jak działają. I mam nadzieję, że przyjmiecie to jako prawdę, bo mówię wam tylko prawdę, samą prawdę. Dobra, to wystarczy teraz na ten filmik. Jeszcze powiem wam, że rozumiem, że wielu z was będzie się wydawało to, co będę wam opowiadał, że jest to dziwne, że nie powinno się takich rzeczy mówić, ktoś będzie się wstydził, nie, ale robię to nie tylko dla siebie. Robię to dla kogoś mi bliskiego. Dla kogoś mi bliskiego, żeby ich życie, tych moich bliskich osób, żeby było lepsze w przyszłości niż moje. I to jest dla mnie najważniejsze. Więc wybaczcie mi raz jeszcze, jeśli ktoś z was nie zrozumie tego na początku, ale robię to dla swoich bliskich. Po to, żeby zrozumieli jeszcze to szybko i żeby potrafili później podejmować jakieś inne kroki, zrozumieć, ruszyć z miejsca, nie tkwić, nie utknąć gdzieś w jakimś uzależnieniu, bo to prowadzi tylko w złą stronę. Ludzie, gdy są w uzależnieniach, to nie mają niczego. Nie potrafią myśleć normalnie funkcjonować. I chciałbym, żeby wielu z moich bliskich też, żeby wyszła z was ta nienawiść, złość. Tak, bo wtedy się żyje lepiej, dużo lepiej. Bez tego właśnie, co tam tkwi w nas. Powiem wam sporo informacji, jak to zrobić, żeby pomóc sobie. I w tym samym swoim bliskim, swoim znajomym. O, ogólnie pięknie to wygląda, jak oni tutaj sobie latają.
nad tym wybrzeżem, bo też ogólnie pięknie to wygląda, to miejsce. Ten raj nasz, bo to jest raj, jesteśmy w raju. Ta historia o Adamie i Ewie została zmyślona po to, żeby ludzie nie wierzyli w to, żeby uważali, że są gdzieś indziej niż w raju. Bo stworzyli ją taką, że niby pierwszych ludzi wygnano z raju, więc skoro tak było, to ludzie myślą, że nie żyjemy w raju. Ale to jest raj, zobaczcie. I wszędzie tak jest, wszędzie jest raj. Wszędzie jest niebo. Czyli tam jest niebo, wszędzie jest niebo, czyli żyjemy w niebie. I tyle. Dobra, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Dziękuję za subskrypcję, za łapki w górę i mam nadzieję, że podzielicie się tym filmikiem ze znajomymi i znajomi podzielą się ze swoimi znajomymi, tak żebyśmy razem stworzyli wielką, ogromną grupę ludzi, grupę ludzi, którzy rozumieją i zrozumieją to wszystko, o czym będę mówił. A na koniec jeszcze poproszę Was wszystkich, bo filmiki, które dodaję, YouTube ich nie rozsyła nigdzie. One stoją po prostu w miejscach, a powinny iść. Ktoś gdzieś mi zablokował jakiś kanał, więc proszę Was wszystkich, podzielcie się z nimi tutaj gdzieś na Facebooku ze znajomymi, żeby one poszły gdzieś dalej, żebym miał większą oglądalność. To mnie zmotywuje do tego, abym opowiadał Wam więcej historii takich, które naprawdę niektóre są niesamowite i są prawdziwe. No. Pozdrawiam wszystkich znajomych, rodzinę, Kacpra, Olafa i Oskara. Do zobaczenia następnym razem. Może wciąż z Limy, może gdzieś z innego miejsca w Peru. Papa. Pa.